Dzień dobry. Witam Was w poniedziałek, 16 października 2023 roku. Jest godzina 11. Jest spore chłodzenie. Jest 7 stopni, odczuwalne 5. To jest naprawdę chłodniej, dużo chłodniej. Zachmurzenie 36%. Opady przewidywalne 23%. Wilgotność 77%. Buźka na zielono w raporcie smogowym, czyli dobra jakość powietrza. No i o godzinie 15 ma być 11 stopni najcieplej. A tak to przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, tak to wygląda. Także jest o wiele chłodniej już. No ale cóż, nie ma się co dziwić. To jest normalne i naturalne. Miłego tygodnia Wam życzę. Dzisiaj w menu kurczak w potrawce. Już mięso tu mam zamarynowane, są to ćwiartki z kurczaka. Do tego starta na wiórki marchewka, pietruszka, seler. Tu mam okrojony por. Oczywiście kurczak będzie podsmażony. Dodane warzywa później, jak będzie już taki na pół miękki. I podlany niewielką ilością ciepłej wody i będzie się tak dusił pod przykryciem. Później dodam niewielką ilość śmietany, kopru i taki to będzie mój sos. Czyli tak ładnie mi się tutaj podsmażę. Do mięsa dodałam pora, te warzywa starte i będę chwileczkę tak jeszcze podsmażę, podleję gorącą wodą i będę dusić do miękkości mięsa. Mięso upieczone, uduszone właściwie. Sos warzywny już przygotowany, dodałam łyżkę śmietany i kopru. Taki smaczny, aromatyczny. Mój obiad gotowy. Kurczak w jarzynach, w sosie warzywnym. Bardzo smaczny. Do tego ziemniaki z rozmarynem i dwie surówki. Są surówka koperkowa i meksykańska z kukurydzą. Resztę mięska oczywiście włożę do sosu warzywnego i będę miała na zaś. Także taki obiadek dzisiaj. Smaczny bardzo. Życie róży, tekst Maria. Jak ten czas spędzi, pomyślała róża. Dzień za dniem mijał błyskawicznie. Każdy dzień pozostawiał po sobie wspomnienia ulotne, które zlewały się z następującym po nim dniu w jedną całość i były jak jeden dzień. Róża jak zwykle piła poranną kawę, wpatrując się w swoje magiczne okno. Co prawda Irenka nie widziała w nim nic atrakcyjnego, ale róża wiedziała i widziała swoje. Teraz, w okresie jesiennym, pejzaż zamienił się w magiczną kolorowankę, cieszącą jej oczy. Pomyślała o dzisiejszym dniu, o planach i zamierzeniach. Ciągle jeszcze była ostrożna, i z tego względu bała się gdziekolwiek wychodzić sama. Wiedziała, że trochę przesadza, ale pozostał w niej taki lęk, właściwie obawa, że potknie się albo nastąpi jakiś zawrót głowy i przewróci się. Chociaż jeszcze chodziła o jednej kuli, ale była jakaś niespokojna, pełna obaw. Nad tym muszę popracować, pomyślała. Nie może tak być, żebym pielęgnowała w sobie lęki. No ale jest jak jest, pomyślała. Ta cała historia ze złamaniem wyzwoliła w niej lęki, obawy, o które nigdy by siebie nie podejrzewała. Okazało się, że nie jest tak silna psychicznie, jak jej się wydawało kiedyś. Coś w człowieku pęka,
i żal, lęk, obawa urasta do niewyobrażalnych rozmiarów. Na szczęście miała przy sobie oddanych przyjaciół, którzy pomogli jej przejść przez to obronną ręką i wyrwali z tej traumy. Co byłoby, gdybym musiała sama się z tym zmierzyć, sama przez to przechodzić, przez to wszystko? Aż bała się myśleć. Jedno jest pewne, los postawił ponownie Irenkę i Piotra na mojej drodze, pewnie w jakimś celu. Po tylu latach spotkaliśmy się i teraz pielęgnujemy naszą przyjaźń. Każdemu z nas może przytrafić się podobna historia i wtedy pomoc przyjaciół jest bezcenna. No a jeszcze Emil, zamyśliła się. Emil też stara się jak może. Pomaga i chce się z nimi spotykać. To bardzo miłe z jego strony. Nie narzuca się jej swoim towarzystwem, ale wie, że lubi się z nią spotykać. Zresztą i ona też ostatnio polubiła te chwile, momenty ich wspólnych spotkań. Spotykają się całą paką, jak określiła ich Irenka. I tak są tak zwaną paczką dobrych znajomych, przyjaciół i niech tak będzie, pomyślała. Życie jest tak nieprzewidywalne, nie można odwracać się od ludzi, bo w razie potrzeby nikt się nad tobą nie pochyli i nie pomoże. Dzwonek do drzwi. To pewnie Irenka, pomyślała Róża. Były umówione. Irenka weszła zamaszyście, tak jakby energia i siły witalne rozpierały ją od rana. Cześć, Różyczko, jak tam sobie radzisz? Zapytała i nie czekając odpowiedzi, dodała. Dzwonił Piotr. Pogoda dopisuje, umówili się z Emilem, że szkoda przegapić takiej pogody i chcą zorganizować ponowne nasze spotkanie na grylu u Emila na działce. Co ty na to? Spojrzała na Różę. A ja na to jak na lato, powiedziała Róża i wybuchnęły śmiechem. No to fajnie, humory nam dopisują, pogoda też jest cudna, prawdziwe babie lato, więc jestem na tak, powiedziała Róża. Świetnie, odpowiedziała Irenka i wykręciła numer do Piotra. Po chwili rozmowy z Piotrem poinformowała Różę, co i jak. Doszliśmy do wniosku, że sobota to najlepszy czas, więc jesteśmy umówione. Super, Róża była zadowolona. Wiesz, poprzednie nasze spotkanie było świetne. Mam nadzieję, ba, jestem pewna, że i to będzie udane, dodała. Tak. Korzystajmy z ładnej pogody i z tej możliwości, powiedziała Irenka. Później przyjdą szarugi, pluchy i śnieżyce, dodała Róża. A my będziemy wspominać nasze spotkania, ale w pierwszej kolejności wrócimy pamięcią do naszych słonecznych wakacji na Teneryfie. O tak, Irenka się uśmiechnęła. Wiesz, ja często oglądam zdjęcia i filmy i wracam pamięcią. To był cudny czas. Tak, zgodziła się Róża. Mamy niezapomniane wspomnienia. Irenka rozejrzała się i zapytała. A Hani nie ma? Dzisiaj nie ma. Mamy wczorajszą zupę, więc podgrzeję i obiad będzie tak jak zawsze. W porządku, tak tylko pytam. A co u ciebie i Emila? Zapytała Irenka. W zasadzie nic, odpowiedziała Róża. Jesteśmy na takiej koleżeńsko-przyjacielskiej stopie i dobrze mi z tym. Nikt nikogo nie pogania, nie nalega, nie wymusza zachowań. Wszystko toczy się spokojnym trybem. Tak mi pasuje. Najgorsze, co może być, to zmierzenie się z decyzją, od której nie ma odwrotu. Wiem coś na ten temat. Już raz przecież tak zareagowałam. Zgodziłam się na związek z Emilem pod wpływem chwili, impulsu, ale życie to zweryfikowało. Emil jest stonowany, on niczego nie wypomina i nie narzuca. Nie wraca do tamtego momentu, tak jakby tamtej chwili nie było. Irenka zamyśliła się i powiedziała. Wiesz, on bardzo przeżywał twoje oddalenie od niego, ale rozumiał, byłaś w fatalnym nastroju, zdrowotnie i psychicznie w kiepskiej kondycji. On to widział, więc nie nalegał.
Ja myślę, że on zrozumiał, dodała Róża. Samo naleganie, przypominanie nic nie da. To musi być zgoda obydwu stron. I takie obopólne porozumienie. Oj tak, Irenka zasmuciła się. Przypomniała sobie swoją historię, związek, życie z Piotrem. Takie to wszystko było inne od jej wyobrażeń. No dobrze, Irenko, zmieńmy temat, bo widzę smutek na twojej twarzy. Wiem, to jest trudne. Nieraz najzwyczajniej w świecie jest mi żal. Żal siebie, moich planów, marzeń. Tak szybko z nich zrezygnowałam na rzecz Piotra. On był najważniejszy. A gdzie ja? Gdzie moje marzenia? Teraz wiem, nie warto tak się poświęcać dla drugiej osoby. Związek z kimś nie może być poświęceniem. W żadnym wypadku. Trzeba wszystko wypośrodkować tak, żeby każda ze stron nie zatraciła siebie. Masz rację, Irenko, tak powinno być. I tylko od nas zależy, czy tak będzie. Zadzwonił telefon. To był Emil. Dzień dobry, Różyczko. Pogoda ładna, dopisuje, więc mam taką propozycję. Powtórzmy grillowanie na mojej działce. Porozmawiaj z Irenką. A wiesz, właśnie Irenka jest u mnie i tak już rozmawiałyśmy na ten temat. Piotr dzwonił do Irenki w tej sprawie. No i jaka wasza decyzja? Zapytał. Oczywiście jesteśmy na tak, powiedziała Róża. To świetnie, cieszę się ogromnie, powiedział Emil. Mam tylko jedną prośbę, dodał. Poprzednio przywiozłyście dużo smakołyków, ale teraz proszę, nie przywoźcie. Będzie taki typowy grill. Za dużo jedzenia to też niezdrowo, no i żal, żeby się nie zmarnowało. Dobrze, Emilu, poprzednio Hania nam tu trochę poszalała, ale teraz jej nie ma, więc rządzimy same przez parę dni. Więc zgoda, nie będzie nadmiaru jedzenia, ale ciasto drożdżowe upiekę. Ciasto jak najbardziej, zgodził się Emil. I tak umówili się na sobotę. Zostało nam niewiele czasu, zaledwie 2 dni, powiedziała Irenka. Róża ją uspokoiła. Emil tym razem zadba o nasze wyżywienie, tak więc spokojnie. Ja upiekę ciasto i to wszystko z naszej strony. W porządku, zgodziła się Irenka. Faktycznie poprzednio przesadziłyśmy z tym zaopatrzeniem żywieniowym. Niech będzie tak, jak Emil zarządził, dodała Róża. Tak będzie najlepiej. Irenka była zgodna. W sobotę Piotr przyjechał nieco wcześniej, niż był umówiony. Najpierw zajrzał do Irenki. Irenka już była przygotowana, więc udali się po Róże. A Róża nie spała już od wielu godzin. Ubrana na sportowo, w różowym dresie, oczekiwała na ich przybycie. Dojazd na działkę przebiegł błyskawicznie. Nie była tu od tygodnia, więc zauważyła spore zmiany. Liście drzew nabrały bardziej złocistych kolorów, krzewy cieszyły oczy purpurowymi kolorami liści. Róża uwielbiała ten czas i jesienne kwiaty. Emil przywitał ich szerokim uśmiechem, zadowolony, że wreszcie już są. Chociaż byli o czasie, nie spóźnieni, on jednak nie mógł się doczekać ich przyjazdu. Pierwsza tura już upieczona, powiedział. Jak to? Już tak na wejściu? Zaśmiała się Irenka. A tak, na powitanie, zapraszam do stołu. Wskazał gestem stół, na którym przed chwilą poukładał upieczone mięso, kiełbasę i warzywa. Od wyboru do koloru zachęcał swoich gości. Przyznaję, że apetycznie to wygląda, powiedziała Róża. A jaki zapach się roznosi, dodała Irenka. No to siadajmy, dodał Piotr, niech te smakołyki nie stygną. Po obfitej konsumpcji Irenka zrobiła kawę, a Róża pokroiła upieczone przez siebie ciasto drożdżowe. Zachwytom nie było końca. Cieszę się, że wam smakuje, powiedziała z zadowoleniem. Wszyscy uśmiechnęli się do niej i do siebie. To był magiczny czas. Nie musieli nic mówić. Ważne, że spędzali ze sobą czas i dobrze się czuli w swoim towarzystwie. Tekst Janeczka.
Dzień na działce dobiegał końca. Piękny zachód słońca. Towarzystwo zadowolone, najedzone, ale i sporo tych delicji jeszcze zostało. Emil postanowił zaprosić ich jeszcze na jutro. Dokończą to, co jest, a on przygotuje znów warzywa na grillu. Widział, że Róża bardzo dobrze zniosła ten dzień i zdawał sobie sprawę, że nie powinien niczego przyspieszać. Żadnych takich we dwoje. W towarzystwie obserwacja osoby wybranej, jak się zachowuje, co lubi, a czego nie, jest łatwiejsza. Myślał też w ten sposób o Róży, że będzie mogła go ocenić na gruncie swobodnym, ogrodowym, jako znawcę kuchni, przetworów i jednocześnie gospodarza ogrodu. Wszyscy chętnie się zgodzili przyjechać następnego dnia, to jest w niedzielę. Róża i Irenka znów znalazły się w mieszkaniu, które od pewnego czasu traktowały jako wspólną przystań. Róża już się bardzo przyzwyczaiła do tej komitywy. Nasycone świeżym powietrzem zasnęły szybko, bo jutro dalszy ciąg rekreacji działkowych. Tymczasem Piotr wrócił do domu, porozglądał się po pustych pomieszczeniach i zrobiło mu się smutno. Czegoś mu brakowało i dobrze wiedział czego. Co ja mam z tymi babami? Dla 2 tygodni zmian w roku wywróciłem swój stabilny układ. A niech mnie ściśnie. Był zły, porzucony i taki samotny. Nigdy nie był typem samotnika. A Irenka zawsze była pod ręką, kiedy trzeba było posprzątać, albo ugotować, albo po prostu być z kimś blisko. Jestem idiota, podsumował w myślach, ale zaraz też i rozgrzeszył się. W końcu też jestem facetem i chyba jest to normalne, że chodzę na łowy. Idiota do potęgi, podsumował i skrzywił się do lustra. Piękny, słoneczny poranek zajrzał do okna sypialni w domu Róży. Wstały i ćwierkały o wszystkim i o niczym. Dwie małe dziewczynki, mógłby powiedzieć ktoś, kto tylko słyszał, a nie widział osób. Irenka, jako że dziś nie było Hani, pobiegła do cukierni i kupiła duży tort orzechowy. To też taki odnośnik do jesieni. Piotr podjechał dość wcześnie. Jesteście gotowe? Bo szkoda marnować taki piękny dzień. Zapytał. Jasne, jedziemy, odpowiedziały chórem. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję Janeczce za tekst i tradycyjnie proszę o pisanie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam pięknie.